Dzień dobry panu. Przepraszam, co pan z tą palmą tu idzie? To z tą palmą pan podejść pan tutaj do mnie. Tak to o. Widać nas w kamerze, więc widzi pan, tutaj mamy kamerę pomorskiej telewizji narodowej. Co pan z tą palmą dzisiaj będzie robił, proszę pana? Co to dzisiaj? No dzisiaj jest święto niedzieli palmowej. Aha, i pan z tą palmą co? Tak przyszedł sobie poświęcić? To znaczy, co raz pan poświęcił, a drugi raz jest to... jestem w neokatechumenacie. Jeszcze raz, jak to jest? Jestem w neokatechumenacie. Neokatechumenacie. Tak. No, co to jest ten neokatechumenacie? Jestem na etapie redicjo. A co to jest ten neokatechumenacie? Pan wytłumaczy, bo ludzie nie wiedzą, do czego, co to ma za jakaś organizacja. To jest założone przez naszego brata starszego Kiko. Kiko. Tak, i my się modlimy do Pana Jezusa Chrystusa w rytach, nie? Jestem w rycie w tej chwili Ojcze Nasz. Rozumiem, Ojcze Nasz. A ta na okoliczność redicjo dostałem w tamtym roku palmy. I co roku nam odnawiają. To jest tam palmy. Tamtoroczna? I ona nie zwiędła? Nie, to jest już druga palma. No to jest drugoroczna. Tak, i co roku... I w tym roku pan dostał nową. Tak, nową. I teraz co z tą palmą? Co dzisiaj będziecie robić wasz neopalm? Teraz na znak tego... Co będziecie robić? Czy coś na będziecie... Znak... Nie. Teraz jadę do domu i tą palmą... Ale zaraz, ale na mszy co będziecie robić z tymi palmami? No pytałem się. Aha. Do domu to pan pojedzie po mszy. No tak. Po mszy. No. Będziemy modlić się i będziemy znakami wiary w Jezusa Chrystusa. Jako wspólnota neokatechumenalna. Tak. Która ma swoje ryty, modli się. A w kościele będzie jakaś procesja, coś się będzie działo? No będziemy szli w procesji. A i usiądziemy w miejscu, później usłyszymy modlitwy. I usiądziemy w ławkach, przyjmiemy Jezusa Chrystusa, no i wyjdziemy. No ale niedawno pan adiutant jest z Czerwonego Ostrzeża, pan wrócił z panie żelazna ręka z Izraela. Izraela właśnie, no i co tam jeszcze pan coś powie? Tak. O tym Izraelu jeszcze nam może. No właśnie, ja bym prosił, że ja 2-3 minuty powiedział, czego nie powiedziałem. No nie, pan powie to, co powinno się dostać do publicznej wiadomości. Właśnie, jak zostałem wysłany przez ciebie do Izraela. No tak, wszystko tak. Żona wszystko załatwiła. Żona, dobra. I myśmy dotarli do tego Izraela i nie powiedziałem o jednej rzeczy, że nam przewodził taki przewodnik, pan Franciszek, który był, można powiedzieć, encyklopedyczna głowa. A wiedział dużo. Wiedział bardzo dużo. O Izraelu. O Izraelu, o Jezusie Chrystusie, o Jerozolimie, o Ziemi Świętej. O Ziemi Świętej. Tak jest. I jeszcze przewodzili nam ksiądz Ropel. A skąd Jarosław, to jest z mojej parafii, ksiądz parafia jaka? Adam Czuj. Jaka parafia? Parafia Matarnia. 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 Muszę powiedzieć, że piękne mszy odprawiali. Piękne, małe słowo do nas, ale piękne na tej ziemi. Czyli można było na osobności porozmawiać z księżmi, swoje problemy wykazać, nie? Księża byli, no, obaj wspaniali, prowadzili nas niesamowicie, nie? Zostaliśmy udokowieni. Ja rozumiem, ale coś takiego, co pan chciał przekazać naszym widzom, szczególnego. Chciałem powiedzieć szczególnego, że tak, że ziemia jest piękna. Święta. Święta. Jest pięknie zbudowana, jest czyściutko. Można powiedzieć, Jerozolima jest piękna. Ale duże wojska. Jest... No ale to zostawmy te wojsko. Mówimy o świecie duchowym, o świecie religijnym. Gdzie my jako chrześcijanie Polacy powinniśmy tam jechać, odnowić, zobaczyć tą siłę Jezusa Chrystusa, Jego miłość do ludzi. Zobaczyć Jego ślady. 2000 lat temu są odkrywane archeologiczne miejsca, gdzie faktycznie widać, nie? Grota Maryi. Weźmy port Heroda, no może pomyliłem, ale w tym porcie byliśmy pięknym, starym, nie? Bardzo dużo tych zabytków. Czyli pływał pan tam po tym porcie? Nie, nie pływałem, tylko stałem. Gdzieś tam pływał pan podobno tam jakby łódką. No i chciałem powiedzieć, że byłem tam z żoną modliliśmy się, bardzo żeśmy, jak to powiedzieć, no, zbliżyli się do siebie. O. Znaczy z żoną? No z żoną, no duchowo, nie, oczywiście, modlenie się Ziemi Świętej małżeństwa jest... No, niesamowite. Czyli duchowe przeżycia. Tak, i zalecamy wszystkim, że tam jechali do tej Ziemi Świętej. Aha. Wróciliśmy, bardzo zadowoleni. Muszę powiedzieć, że nasza parafia, Matarnia, ma kościółek bardzo piękny. No tak. I zapraszam wszystkich do tego kościółka. Do Matarni. Do Matarni. Tam jest taka w pobliżu
kolej leci, tory lecą PKM. Pomorska kolej metropolitalna, ja wiem, tam jest stacja. Zapraszam stacja do tego jaka, stacja jest PKM-u? Stacja PKM Matarnia. Matarnia. I tam trzeba wysiąść. Tak trzeba jest, taki mały cmentarzyk, wszystko no zapraszamy tam. No, dobra. Będą przeżycia. No. To dziękuję bardzo i życzymy wszystkiego dobrego, zdrowych, wesołych świąt i również widzom życzymy zdrowych, wesołych życzymy, świąt, Wielkiej Jezus Nocy. Jest naszym Panem i przyjacielem. No, i niech Wam Palma... umarł za nas. Niech Wam Palma służy. Tak jest. No to ja idę w swoją stronę. Proszę bardzo. Masz tu 100 zł.